Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrecenzujemy sobie aplikację Timely, która jest takim bardzo fajnym, moim zdaniem, takim budzikiem, po prostu aplikacją od budziku i generalnie taką dość podobną aplikacją do tej standardowej, jaką mamy w Androidzie czystym, czyli tej standardowej od zegara, tak? No i ta aplikacja jest, tak jak powiedziałem, bardzo zbliżona do niej, ale jest udoskonalona. I przejdźmy do tego, co tutaj znajdziemy. Czyli pierwsza ogólnie zakładka. Mamy tutaj trzy zakładki. Pierwsza to jest ta po środku, czyli zwykły zegar z datą. Mamy tutaj też pokazany, kiedy mamy następny budzik ustawiony. Tutaj mamy po prawej stoper. Po prostu taki zwykły stoper, nic wielkiego. A po lewej stronie mamy ustawienie budzików. No i dobra, i co w tej aplikacji jest takiego fajnego? Na pierwszy plan w ogóle spójrzcie na tą animację, jak ona pięknie wygląda. Załóżmy, dla każdego tego ekranu możemy dobrać sobie osobny jakby taki motyw, co jest bardzo podobne jak Life Wallpaper, znane oczywiście z Androida. No i tutaj możemy wybrać na tym pierwszym ekranie oczywiście nasz zegarek, jaki chcemy, żeby tutaj był. Może być zwykły analogowy, jakiś taki bardziej, że tak powiem, udziwniony. No i jak tu zobaczycie, taki komunikat premium content, czyli nie wszystko jest dostępne w tej darmowej wersji. Trzeba zapłacić tam około 10 zł z tego, co wiem. Ale na te chyba, z tego co się domyślam, na te darmowe, czyli te płatne rzeczy możemy używać przez 5 dni od zainstalowania aplikacji. I potem nie wiem, jak to będzie, czy w ogóle ta aplikacja wygaśnie, czy po prostu będzie dostępne same darmowe jej opcje. No i dobra. No i tak jak powiedziałem, dla każdego ekranu można wybrać tu sobie osobny motyw. Czyli na pierwszym po prostu klikamy, tutaj klawisz opcji mamy i klikamy Change Tense. No i tutaj możemy sobie zmieniać. Mamy różne po prostu do wyboru. Generalnie większość, jak mamy taki jakby znaczek z taką gwiazdką przy czymś, to znaczy, że to jest właśnie ten premium content. Czyli jest to w tej płatnej wersji. Ale w starter na przykład mamy te zwykłe i możemy je wybrać sobie, załóżmy tą czerwoną i klikamy sobie apply. No i tak to teraz właśnie wygląda. No i tak właśnie możemy na każdym ekranie sobie zmieniać ten motyw. Dobra, teraz przejdźmy do dodawania budzika. Czyli tutaj mam już kilka swoich dodanych, teraz na potrzeby właśnie tej recenzji stworzymy jakiś inny. I co jest fajne, że nie musimy klikać, jakby nie pojawia nam się, bo mamy też opcję pojawienia takiej klawiatury alfanumerycznej, możemy ręcznie to wpisać, ale możemy przez taką bardzo ładną animację to sobie ustawić dowolnie. Tylko to tak dokładnie też nie działa, bo to co pół godziny w zasadzie, że tak powiem, działa. Jak już chcemy dokładnie, nie wiem, tam do kwadransu, czy jeszcze do bardziej dokładnie do jakiejś minuty, to po prostu już musimy to sobie wprowadzić ręcznie. No ale myślę, że większość ludzi właśnie ustawia tak budzik albo o pełnej godzinie, albo w jej połowie, więc to jest na pewno bardzo fajna rzecz. No i klikamy, jak już ustawiliśmy na przykład sobie godzinę, załóżmy jeszcze tutaj zmienię, załóżmy. No i okej. Okay. Tutaj nam się oczywiście wyświetla, za ile będzie dostępny ten alarm się włączy. No i tutaj klikając na to, również piękna animacja, mamy do wyboru, kiedy ma ten budzik zadzwonić, czyli zaznaczamy sobie jakieś takie wybrane przez nas dni. Mamy opcję Smart Rise i podobna opcja w ogóle była już w Samsungu Galaxy S3, na pewno jest też w S4. Że to się tam chyba wtedy nazywało inteligentny alarm, że po prostu ten budzik będzie się włączał takim bardzo cichym dźwiękiem, powoli,
No i a tutaj pisze, że 30 minut, więc w Samsungu tak nie było, to było tam chyba do 15 minut, o ile się nie mylę. Z fajnych opcji mamy do wyboru challenge, czyli jakie jest zadanie, które musimy wykonać, jeśli się chcemy obudzić, że jak powiem. No i wtedy myślę, że tak obudziło się do człowieka. No i w darmowych mamy albo wybór no challenge, albo shake it, czyli po prostu potrząsamy nasze smartfony. W darmowej, przepraszam, w płatnej wersji mamy jakieś tutaj liczenie, o ile się nie mylę, ten wzór do narysowania, jakieś dopasowanie czegoś, więc naprawdę jest tego dość sporo. Możemy sobie wibrację oczywiście ustawić i dzwonek, kilka jest to po prostu dodanych. Oczywiście też część jest właśnie zarezerwowanych dla tej płatnej wersji. Ciekawe te rzeczy. Możemy zainstalować to oczywiście na innym urządzeniu i wtedy będziemy mieli, ta aplikacja będzie się nam synchronizować. No i potem, jak już ustawiliśmy ten alarm, klikamy sobie po prostu done i to wszystko się już w zasadzie alarm zrobił. Z fajnej opcji, co zauważyłem, że w HTC od razu, jak nawet budzik jest ustawiony w tej aplikacji, to widać na pasku, że budzik jest ustawiony, więc to jest duży plus. No i tutaj też jakieś proste rzeczy. Do tego mamy również widget. Tylko muszę go znaleźć oczywiście. Tutaj mamy Timely. Taki zwykły zegarek, bardzo podobny do tego standardowego z czystego Androida oczywiście. Możemy jego rozmiar sobie zmienić, więc tu też nie ma problemu. No i to było, mi się wydaje, na tyle. Jeszcze możemy zobaczyć sobie ustawienia, to jakieś tam proste rzeczy. Jak głośność alarmu, nie wiem, przyciski od głośności, które nam drzemkę włączą, pierwszy dzień tygodnia, efekty, to chodzi, z tego co się domyśliłem, chodzi o efekty tej aplikacji, te animacje, co wam podkreślałem, że są bardzo ładne. Tak więc moim zdaniem warto pobrać tą aplikację, bo naprawdę wygląda po prostu prześlicznie i na pewno każdemu wpadnie w oko. Dwa, możemy tutaj sobie ustawić różne takie jakby life wallpaper, tak, w tej aplikacji na różne ekrany i funkcjonalności, więc naprawdę szczerze wam polecam, ja się z wami żegnam. Jeśli spodobał ci się ten film, oczywiście nie zapomnij łapce w górę, a także o subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam was, cześć.